witam Was. Testujemy teraz trasę Pantera. To jest najtrudniejsza trasa. Zaczynając od drabinki, która nie będzie prosta, dlatego że musimy się przepinać cały czas. A jesteśmy w Wrocławiu. Testujemy właśnie tutejszy park linowy i zobaczymy, co nas czeka na tej trasie. Myślę, że będzie trasa bardzo fajna, przyjemna. No ale to przed nami. Na razie musimy się zmagać z drabinką. O, już się poplątałem. Trzeba sobie odplątać troszkę. Skręca się. Więc tak jest. Jesteśmy. Tak. Chwycimy się tego. Nie jest prosta. Ok. Jesteśmy. No i pierwsza przeszkoda. Anakonda. To są w innych parkach girlandy. Więc zadanie już wymagające. Naprzemiennie sobie. No i lecimy. Wysoko. Wysoko, wysoko. Nie jest łatwo. Okej. I jesteśmy już na kolejnej platformie. Pomóc? Proszę. I tutaj będziemy mieć zjazd na trapezie w wykonaniu młodego człowieka. Jest ok. Jest, udało się. Tak, trapez. Tu się to nazywa trapez. Ładnie wraca do nas. Prawie ładnie. Okay. Tak jest. Przypinamy się do czerwonych pętelek, żebyśmy mogli bezpiecznie przejechać. Lecimy! Jesteśmy. Przepraszam, przepuścisz mnie? Okej, dzięki. Co teraz mamy? Szczemiona. Wszędzie tak samo się to nazywa. To są te łatwiejsze. Wkładamy nogi. Dobra, startujemy tak. Wydaje się łatwe. Tu nie jest. Okay. Trzeba precyzyjnie wkładać sobie nogi. Jesteśmy już. Tak jest. I teraz będziemy mieć most birmański.
A tutaj są piekielne pętle, tak to się nazywa. Dziękuję bardzo. No i mamy most birmański. Startujemy. Ja bujnięciem się po prostu przeskakuję. Co drugi. Na tyle długie nogi mam, że bez problemu mi to wychodzi. Niekiedy są utrudnienia, że jedno jest wyżej, drugie niższe. A tutaj mamy jednolite. Ok, już prawie jesteśmy. Przejście po siatce. Czyli tak jak normalna kładka. O, nie zawsze czysto wychodzi. Ale dajemy radę. Ok. Więc idziemy do przodu. Tak jest. Mamy to już zaliczone. A teraz kroki giganta. Tak, czyli nasze falochrony. O, tutaj siódma przeszkoda. I jedziemy. Dobra, zobaczymy. Stabilne. No, dobra, trzeba uważać. Nie jest stabilne. O, lepiej po tej stronie. I gotowe. O, nie było prosto. Ok, przeskakujemy. I teraz tyrolka będzie. Tak? Albo koala. Bardziej mi to wygląda na koalę, bo linia jest prosta. Jest napięta. Ok. Czyli wykonamy sobie koalę. Pamiętacie, mam nadzieję. Czyli obracamy się plecami, plecy w dół i przeciągamy się. Tak jest. Czyli coś takiego. Dużo mamy takich zadań, jak zauważyliśmy. W pierwszej kolejności zabezpieczamy się, tak żeby jakbyśmy polecieli do tyłu, no to zostaniemy, tak? Zahaczy nas, dopiero ściągamy bloczek i możemy kontynuować. I teraz tyrolka. Dziewiąta przeszkoda na trasie trudnej. Tak jest. No to lecimy. Ile tylko energii. Fajnie, platformy przygotowane. Bez problemu stajemy na nich. No i zaczyna się fajne rzeczy. Teraz będzie trawersa. A tu jest zwisająca siatka. Ok. To bez linki pod spodem, czyli ona będzie luźna. W każdą stronę się będzie bujać, więc będzie utrudnienie troszkę. No my sobie damy radę. Najlepiej proste ręce. Tak, jak najdalej sięgamy, żeby ich nie zginać w mięśniach, bo wtedy się męczymy. Tak jest. Ok. O, musimy trochę niżej zejść. Za wysoko sobie weszło. I tutaj co? Znowu koala? Nie, tyrolka. Dobra. Czyli zabezpieczamy. Ok. Jedziemy. Ok.
bloczek zdjąć i teraz będą drabinka. Musimy troszkę w dół zejść. 12 przeszkoda. Tak jest. Teraz będziemy mieć tyrolkę i kolejne drabinki. No to jedziemy. Tak jest. I znowu schodzimy w dół. Teraz kolejna drabinka. Jak już jesteśmy zabezpieczeni, możemy sobie bloczek ściągnąć. Czternasta przeszkoda. Drabinka. One są właśnie lekko utrudnione, bo musimy przepinać się. Odplątać sobie i możemy kontynuować. Dziękuję bardzo. Samożywe przejście. No i teraz tyrolka. To jest przedostatnia przeszkoda. Naprzemiennie. Jedziemy! Tak jest. I drabinka. Tak trochę schodzimy cały czas. W dół, zjazd, drabinka, zjazd, drabinka. Udało się zacząć. A my kończymy trasę. To do zobaczenia. Hej.